Mateusz Kroll to jest chłopak, który rodzi się w tragicznych okolicznościach. Przy porodzie umiera mu matka, wieśniaczka. I zostaje przygarnięty przez arystokratyczną rodzinę, konkretnie przez Gerdę von Kraus, graną przez Anię Radwan. Chłopak dorasta w pałacu, no ale jednocześnie towarzyszy mu jakieś poczucie odmienności i inności. Czuje się jakoś tak niezbyt swojo w tych okolicznościach. Jest świadkiem wielu tragicznych wydarzeń. Widzi je wszystkie w zasadzie na własne oczy. No i okoliczności sprawiają, że będąc na równych prawach z pozostałymi mieszkańcami pałacu, musi zostać kamerdynerem w tym domu. No i sobie teraz wyobraźmy, co byśmy czuli na jego miejscu. Ja z tym jego bólem i z poczuciem jakiegoś odrzucenia, trochę akceptacji, trochę jakiegoś poczucia odmienności, inności. Jakoś się bardzo utożsamiam i to jest jakoś mi bardzo bliskie i sam nie wiem, czy mi to przyszło razem z filmem, czy ja to zawsze miałem. Wcielam się w Maritę von Kraus. Jest to pruska arystokratka, która zakochuje się w Mateuszu, granego przez Sebastiana Fabiańskiego. A Mateusz jest prostym chłopem. Niestety, takie są fakty, ale kochają się bardzo. I Marita, zarówno Marita i Mateusz przechodzą przez bardzo, bardzo ciężkie rzeczy w swoim życiu. Ale historia jest bardzo bogata i bardzo emocjonalna. Kurt von Kraus jest to syn Gerdy von Kraus i Hermana von Krausa, brat Marity i przyrodni brat Matiego. Bardzo się cieszę, że akurat ta postać mnie przypadła, bo jest to bardzo złożona postać, jest to bardzo pokomplikowany charakter, bardzo wrażliwa osoba, która trafia do SA, zostaje nazistą, jest też homoseksualistą i te wszystkie ze sobą jakieś sytuacje się wiążą bardzo. Jest bardzo zazdrosna o swoją siostrę. Wydaje mi się, że w tej siostrze też, jestem pewien, że w tej siostrze też się podkochuje. Nienawidzi swojego brata, Matiego, jest od niego też zazdrosny, że oni między sobą. Także tam naprawdę to jest taki szwarc charakter, taka trochę wampiryczna postać. Także się cieszę, że akurat ta rola mnie przypadła. W filmie Kamerdyner Filipa Bayona gram Angele von Kraus, żonę Fryderyka von Krausa, granego przez Borysa Szyca, córkę Daniela Olbrychskiego, czyli Leo von Kretowa. Jestem jedną z kobiet, czterech kobiet w tym filmie, kobiet, która przeżywa niezwykłe losy. Mój bohater Peter Schmidt, taki wyznacznik brutalności tej sinusoidy, którą w ogóle się świat rządzi, jakby ucieleśniający tą sinusoidę i pokazujący nam, że to koło ciągle jakby powraca. Bohater, który pewien rodzaj kompleksów, frustracji prywatnej, wartości swoich, które są niedopuszczane do głosu, które są tłamszone przez innych, nosi w sobie, kompresuje tę nienawiść, tę frustrację i za sprawą zmian geopolitycznych w 1939 roku, gdzie totalnie nie było jego zasługi, tylko tak się historia zmieniła, że to on miał prawo zapukać do drzwi i powiedzieć, że teraz ja biorę odwet. I ten czas należy do mnie, w związku z tym ja teraz będę prostował to i mówił o tym, o czym nie pozwalaliście mi mówić do tej pory. Też oczywiście ten cały background lokalizacji, w której to się dzieje, to znaczy ten fragment Polski, o której opowiada kamerdyner Filipa Bayona, tego całego tygla, tych tarć narodowościowych, tych tarć społecznych, tych tarć prywatnych animozji, tych granic, które się ciągle przesuwały, pracuje na kontekst tego bohatera i pracuje też zapracował, bo taka była historia, na możliwość dojścia do głosu takich ludzi. Więc na o tyle jest to taki bohater brutalny i przeszyty tą nienawiścią do szpiku kości i też jest potrzebny taki bohater, żeby dać ten szerszy kontekst i odbicia tej szlachetności głównych bohaterów.